Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, czy jak niektórzy mówią, filmiku, vlogu, w którym Wam pokażę zależność między zaimkiem AZS, man też, a zaimkiem wy i ja, czyli to, że przy tych zaimkach z czasownikiem, przy czasownikach regularnych dzieje się ta sama rzecz. I będę o tym opowiadał. Zanim zaczniecie, zapraszam Was, żebyście włączyli napisy. Na komórce tego nie można zrobić, na laptopie tak. Jak macie po prawej stronie tutaj taką zębatkę z ustawieniami, tam są napisy, klikacie napisy, wybieracie niemiecki i jak macie otwarte okienko niemiecki, to u góry okienko napisy, to u góry po prawej tego okienka, gdzieś tutaj to będzie, nie wiem, strzelam, są opcje i tam możecie sobie regulować wielkość, rozmiar czcionki, kolor czcionki i tło. Nie? I tam w opisie filmu też napisałem sugerowane moje wartości, czyli możecie sobie powiększyć maksymalnie, czyli 400%, czyli 4 razy więcej niż standardowa wielkość czcionki. Kolor czcionki sugeruje czarny i tłok sugeruje białe, tak jakbyście książkę czytali, bo w takich parametrach najlepiej nam się czyta. To jest rzecz co do napisów. I druga rzecz, zanim zaczniemy to robić, słuchajcie, to jest to, że film jest, nie wiem ile ma minut, bo jestem na początku nagrywania, nie wiem ile wyjdzie. Natomiast gdybyście chcieli zobaczyć, co w filmie jest, to robię tak zwany minutnik, czyli w opisie filmu i w pierwszym komentarzu macie minuty podane, w których to opisuję, co się dzieje, co omawiam w danej minucie. Gdybyście chcieli przejrzeć sobie treść tego filmu, możecie to w ten sposób sprawdzić i jednocześnie, gdybyście chcieli przeskoczyć do jakiegoś fragmentu filmu, w którym omawiam jakiś temat, to wówczas też to znajdziecie. Tyle na temat wstępów i działamy, słuchajcie, dalej, czyli omawiamy. Słuchajcie, gdy zaczynamy z uczniami rozpracowywać czasowniki, odmianę przez osoby, warto wspomnieć, że przy czasownikach regularnych, więc w czasie teraźniejszym regularnych, dzieją się takie bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie, weźmy sobie, proszę ja Was, czasownik denken. Akurat on nie jest, on jest w czasie przeszłym nieregularny, ale normalnie odmienia się w czasie teraźniejszym jak regularny czasownik. Denken, myśleć. I patrzcie. On myśli, er denkt. Ona myśli, sie denkt. Ono też, es denkt. Tego nie napiszę, bo już szkoda mi miejsca. I wy myślicie, też jest, znaczy denkt, oczywiście przy zaimku i ja. To Wam chcę podkreślić, że zaimek on, ona, ono i zaimek wy, czyli er, sie, es i ja, generuje tą samą końcówkę czasownika. Warto to sobie uświadomić, że tak jest, że to wy, które tak jest dosyć ciężko do zrozumienia albo do zapamiętania, bo jest obok my, wir denken, my myślimy i sie denken, nie? W tym towarzystwie pojawia się i ja. I jest wir denken, i ja denkt, wiecie, znikąd, i znowu sie denken, oni myślą. Jak się uczymy w ten sposób, ciężko nam to wy tak tutaj, wiecie, wtarabanić i zapamiętać, że on jest, no, różni się od tych zaimków, od my i oni. Natomiast warto wspomnieć, że on nawiązuje trochę do zaimków on, ona. Ok? Patrzcie, co się dzieje przy czasowniku wybierać. Wählen. On wybiera. Er wählt. Ona wybiera. Sie wählt. Wy wybieracie. I ja wählt. Nie? Kolejny czasownik. Płacić.
Zahlen. On płaci. Zahlt. Ona płaci. Sie zahlt. Wy płacicie. Zahlt. Sprzedawać. Verkaufen. On sprzedaje. Verkauft. Ona sprzedaje. Sie verkauft. Wy sprzedajecie. Verkauft. Kolejny czasownik. Wygrywać. Gewinnen. On wygrywa. Gewinnt. Ona wygrywa. Sie gewinnt. Wy wygrywacie. Gewinnt. Przegrywać. Verlieren. On przegrywa. Verliert. Ona przegrywa. Sie verliert. Wy przegrywacie. Verliert. Zarabiać. Verdienen. On zarabia. Verdient. Ona zarabia. Sie verdient. Wy zarabiacie. Verdient. On znajduje albo uważa, że coś jest jakieś. Chodzi mi o czasownik finden. On znajduje. Findet. Ona znajduje. Sie findet. Wy znajdujecie. Findet. Szukać. Suchen. On szuka. Sucht. Ona szuka. Sie sucht. Wy szukacie. Sucht. Wynajmować. Mieten. On wynajmuje. Mietet. Ona wynajmuje. Sie mietet. Wy wynajmujecie. Mietet. On próbuje. Skosztuje, w sensie smakowo. Probiert. Ona próbuje. Sie probiert. Wy próbujecie. Probiert. Wecken. Budzić kogoś. Ona mnie budzi. Sie weckt mich. On mnie budzi. Weckt mich. Wy mnie budzicie. Weckt mich. Leihen. Pożyczać. On mi pożycza. Już zostawmy rzeczownik. Co, kto, nie? Ale on mi pożycza. Leiht mir. Ona mi pożycza. Sie leiht mir. Wy mi pożyczacie. Leiht mir. On bada. Untersucht. Jako lekarz. Ona bada. Sie untersucht. Wy badacie. Untersucht. On pyta. Fragt. Ona pyta. Sie fragt. Wy pytacie. Fragt. Opowiadać. Erzählen. On opowiada. Erzählt. Ona opowiada. Sie erzählt. Wy opowiadacie. Erzählt. Pisać. Schreiben. On pisze. Schreibt. Ona pisze. Sie schreibt. Wy piszecie. Schreibt.
Czasownik verstehen, rozumieć. On mnie rozumie. Er versteht mich. Ona mnie rozumie. Sie versteht mich. Wy mnie rozumiecie. Ihr versteht mich. Nie? To jest ten sam czasownik, ta sama odmiana. Rzadko kiedyś o tym mówię, to jest tak ważne. Słyszeć. Hören. On mnie słyszy. Er hört mich. Ona mnie słyszy. Sie hört mich. Wy mnie słyszycie. Ihr hört mich. Wszystkie czasowniki regularne tak się dzieją. Ona studiuje. Sie studiert. On studiuje. Er studiert. Wy studiujecie. Ihr studiert. Kiedy ta zasada nie działa? Ta zasada, słuchajcie, nie działa przy czasownikach, które mają przegłos. Takim czasownikiem jest na przykład czasownik helfen. Jest on pomaga i er hilft. Ona pomaga, sie hilft. Pojawia się i. Natomiast przy zaimku wy jest ihr helft. W opisie też dam wam linki do lekcji, w których są zawarte czasowniki z przegłosem. Są ich trzy grupy czasowników. Fahren, też się to dzieje, też jest przegłos. On jedzie, er fährt. Ona jedzie, sie fährt. Ale wy jedziecie, już jest ihr fahrt. Umlaut znika. To samo się dzieje, słuchajcie, przy czasowniku... Szukam. Sehen, widzieć. On widzi, er sieht. Ona widzi, sie sieht. A wy widzicie, jest ihr seht. Tych czasowników nie jest dużo takich ważnych, tych, które się tak nie odmieniają, właśnie nieregularnie. Jest około 20 takich naprawdę ważnych. Nie jest ich dużo. Ale zasadniczo każdy czasownik tak działa. No weźmy sobie na przykład arbeiten, pracować. On pracuje, er arbeitet. Ona pracuje, sie arbeitet. Wy pracujecie, ja arbeitet. Nie? Dziękuję wam bardzo. To już 13, prawie za chwilę, 13 minuta leci filmu, myślę, że starczy. Żebyście zrozumieli ideę odmiany, nie? Na dole macie linki, macie możliwości, link do mojej strony na martindesimons.pl, macie możliwość też się przyłączenia do moich lekcji, możecie dostawać co tydzień zdania do tłumaczenia. Mam taką opcję, bardzo fajnie się to sprawdza. Na ten czas wam dziękuję, pozdrawiam i trzymajcie się cieplutko, bo się robi zimno. Hej!